Pan Jezus Chrystus ukazał się Abrahamowi i rzekł: potomkom twoim dam tę ziemię, i zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 7 werset. We fragmencie tym widzimy posłuszeństwo, społeczność i uwielbienie. Zwróćmy uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, w wersecie tym Pan ukazał się Abrahamowi i rzekł: potomkom twoim dam tę ziemię, i zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. W wersecie tym dwukrotnie powtórzone zostało stwierdzenie: Pan mu się ukazał. Po drugie, konkretna ziemia jest przed Abrahamem przedstawiona jako przyszła jego posiadłość. Abraham widzi króla w jego pięknie i ziemię, która jest bardzo daleko. Kontynuował swoją podróż jako obcy, wychodźca i pielgrzym w świetle chwały Boga, który go powołał, oraz błogosławieństwa ziemi, od której Abram w posłuszeństwie zmierzał. Czytamy w Nowym Testamencie, że oczekiwał miasta, które ma fundamenty, oraz że szukał lepszego, to jest niebiańskiego kraju, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 10 werset i 16 werset. Nie inaczej jest z nami. Zawsze, gdy mamy przed sobą samego Chrystusa Jezusa Pana w Jego chwale i błogosławieństwo niebiańskiego domu, do którego zmierzamy, będziemy w jakiejś mierze nosić charakter wychodźcy, przybysza i pielgrzyma. Nie wystarczy znać naukę o Chrystusie i że niebo leży przed nami przy końcu podróży, ale podobnie jak u apostoła Pawła, pragnieniem każdego serca powinno być, abym go poznał i abym uchwycił się tego, czym i mnie pochwycił Chrystus Jezus. Tak mówi list do Filipian, 3 rozdział, 10 i 12 werset. Oddzielając się od świata, można wzrastać w osobistym poznaniu samego Pana, ponieważ On powiedział: kto ma przykazania moje i zachowuje je, tego miłować będę i objawię mu się. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 21 werset. Po tym, jak Pan Jezus Chrystus ukazał się Abrahamowi, natychmiast czytamy: Abraham zbudował ołtarz. To z pewnością mówi o oddawaniu czci. W liście do Hebrajczyków ci, którzy wychodzą do Chrystusa Jezusa Pana poza obóz, przyjmują swój pielgrzymi charakter, ale również nie posiadają stałego miasta tu, na ziemi, i stają się czcicielami, którzy nieustannie składają Bogu ofiarę chwały. Tak nas poucza Hebrajczyków, 13 rozdział, 13 do 15 wersetu.